Ojciec Święty Franciszek apeluje o modlitwę w intencji pokoju. W czasie spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański papież podkreślał, że potrzeba dziś edukacji na rzecz pokoju. Wiara nie jest teorią, lecz spotkaniem z Jezusem i przebywaniem z Nim, podkreślał w czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański Ojciec Święty Franciszek. Papież zachęcał każdego z nas, abyśmy przypomnieli sobie nasze pierwsze spotkanie z Jezusem. Czy nadal jesteśmy rozmiłowanymi uczniami, czy szukamy Pana, czy też popadliśmy we wiarę rutynową? A następnie, czy przebywamy z Nim na modlitwie, czy umiemy być z Nim w milczeniu i wreszcie, czy odczuwamy potrzebę dzielenia się naszą radością? Po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty podkreślał, że świat potrzebuje dziś pokoju. Wskazywał, że ci, którzy mają władzę, muszą zrozumieć, że wojna nie jest sposobem na rozwiązanie konfliktów, ponieważ sieje śmierć wśród ludności cywilnej oraz niszczy miasta i infrastrukturę. Dzisiejsza wojna sama w sobie jest zbrodnią przeciwko ludzkości. Pamiętajmy o tym, wojna sama w sobie jest zbrodnią przeciwko ludzkości. Narody potrzebują pokoju, świat potrzebuje pokoju. Musimy wychowywać dla pokoju i widać, że nie mamy jeszcze w całej ludzkości takiej edukacji, która powstrzymałaby wszelkie wojny. Módlmy się zawsze o tę łaskę wychowania dla pokoju. Papież prosił dziś wiernych o modlitwę w intencji tych, którzy cierpią z powodu okrucieństwa wojny w wielu częściach świata, zwłaszcza na Ukrainie, w Palestynie i w Izraelu.